Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na otwieranki. Do dzisiejszego przeglądu nowości książkowych wybrałam kilkanaście pozycji, które z różnych względów, czasami zupełnie dla mnie irracjonalnych, zwróciły moją uwagę i które zamierzam prędzej czy później przeczytać. Zaczynamy od książki napisanej przez autorkę, którą już znam, której poprzedniej książce patronowałam. Ta autorka nazywa się Karolina Wacławiak, ale niech nie zwiedzie Was jej polsko brzmiące imię i nazwisko, ponieważ ta autorka jest Amerykanką. Karolina Wacławiak napisała wcześniej książkę, którą tutaj możemy ujrzeć na skrzydełku, książkę pod tytułem Najeźdźcy, która bardzo mi się podobała i którą objęłam kiedyś patronatem. Teraz natomiast ukazuje się inna jej książka pod tytułem Wydarzenia życiowe. I z tego, co tutaj wyczytałam na okładce, jest to książka o kobiecie 37-letniej, która jest trochę zagubiona i w swoim życiu, i w swoim małżeństwie. Coś tam się zaczyna źle dziać w jej życiu i postanawia zapisać się na kurs. Wybiera sobie kurs tak zwanej Dowli, która przeprowadza ludzi pomiędzy życiem a śmiercią. Być może pamiętacie, że kiedyś już opowiadałam o takim zawodzie, o takich ludziach, którzy pomagają innym pożegnać się z życiem, rozstać się z życiem i towarzyszą im w ostatnich dniach przed śmiercią. I właśnie ta Evelyn wybiera sobie taki zawód. W tej nowej pracy poznaje kilka osób. Towarzyszy staruszce, która jest już wiekowa, ale jeszcze pełna energii. Towarzyszy także magnatowi branży pornograficznej. I wreszcie spotyka chłopaka, który jest jeszcze dużo za młody na śmierć. I między nimi wywiązuje się jakaś więź. Nie wiem, czy jest to więź erotyczna, czy jest to jakakolwiek inna więź, czy miłość, czy cokolwiek innego, czy przyjaźń, bo tego nie wyczytałam na okładce i to prawdopodobnie będzie clue całej tej książki. Ale na okładce także napisano, że jest poruszająca i zabawna. Jestem jej bardzo, bardzo ciekawa i na pewno wkrótce będę ją czytać. I jeżeli mówimy o odchodzeniu, o bólu istnienia, to wpadła mi w oko również książka pod tytułem Zabić ból. Jest to reportaż, jest to śledztwo dziennikarskie przeprowadzone przez Barego Meyera, autora tej książki, o tak zwanej epidemii opiatowej w USA. Otóż, jak wyczytałem tutaj na okładce, w latach od 1999 do 2017 prawie ćwierć miliona Amerykanów umarło, straciło życie ze względu na uzależnienie od opiatów. Skąd to się wzięło? Dlaczego oni się tak narkotyzowali? Otóż ci ludzie wcale się nie narkotyzowali w sposób świadomy. Oni po prostu zażywali tabletki wypisywane im przez receptę. Tabletki, które były i chyba w dalszym ciągu są reklamowane jako zupełnie bezpieczne. Ale to tabletki zawierające właśnie groźne opiaty i bardzo szybko uzależniające. I ten oto autor przeprowadził własne śledztwo zmierzające do wyjaśnienia, dlaczego w ogóle takie leki zostały dopuszczone do stosowania tak powszechnie. Jestem bardzo, bardzo zaintrygowana tym reportażem i też go będę niedługo czytać. A teraz przed sobą mam książkę, o której w sumie nie wiem, dlaczego chciałabym ją przeczytać. Być może chodzi o przepiękną okładkę. Zobaczcie, od razu Wam pokażę. To jest książka pod tytułem Samosiejki Dominiki Słowik. Okładka jest cudna, tak samo wyklejki w środku są doskonałe, naprawdę przeurocze. Ale z okładki niewiele się dowiadujemy. Polecenie napisał Adam Wajrak i wspomina tutaj o katastrofie klimatycznej. Więc prawdopodobnie jednym z tematów tej książki będzie wpływ człowieka na to, jak wygląda nasze środowisko naturalne. Ale też wyczytałam tutaj, że ta książka sprawia, że czujemy się wybici z rytmu, że nagle tracimy grunt pod nogami, że pokazuje nam ta autorka pewne rzeczy z takiej perspektywy, z której raczej nigdy na nie byśmy nie spojrzeli. Ja już sobie tę książkę ustawiłam jako audiobook i jutro w drodze do pracy zacznę jej słuchać, ale z drugiej strony trochę szkoda mi jej słuchać, skoro ona jest taka piękna i tak wielką przyjemność sprawia trzymanie mi jej w ręce. Więc powiem Wam, że jestem rozdarta.
ale u mnie audiobooki wchodzą o wiele szybciej, ponieważ nie mam tyle czasu, żeby siedzieć z książką zbyt długo, a do pracy muszę pojechać, muszę wrócić i w tym czasie zawsze jestem gotowa na słuchanie i mam czas na słuchanie nowych książek. Także chyba mimo wszystko, mimo całej miłości do tej pięknej okładki i tego pięknego wydania, jednak przesłucham tej książki w formie audio. Kolejna książka, którą mam, to literatura popularno-naukowa Zakochany mózg. I ona mnie zaintrygowała, ponieważ jak domyślacie się i już na tyle mnie znacie, mnie sprawy neurologiczne bardzo intrygują. Tutaj jest jeszcze podtytuł i inne niezwykłe stany. I tutaj z tego co przeglądałam mamy o dopaminie, serotoninie, oksytocynie i autorka próbuje wyjaśnić pewne nasze stany, w których się znajdujemy. Czyli na przykład dlaczego kiedy jesteśmy zakochani odczuwamy to jako motyle w brzuchu. Dlaczego zemsta ma słodki smak dla nas. Czy co wywołuje poczucie szczęścia i dlaczego może być to na przykład muzyka, bądź też inne rodzaje sztuki. Powiem Wam, że książka jest fajnie wydana, ma również jakieś tam ilustracje, jakieś komiksy także, więc jest to coś, co być może przeczytam w całości, być może we fragmentach, ale jest to książka, która mnie interesuje. Dawno nie było, żartuję, było, ale Marek Krajewski znowu wydał nową powieść. Tym razem jest to powieść o Eberhardzie Mocku pod tytułem Diabeł Stróż. I opis wydaje się bardzo, bardzo intrygujący. Rok 1934. Podczas perwersyjnej orgii zostaje zamordowany urzędnik pocztowy. Po kilkunastu dniach zostaje zabita jego kochanka, a syn z nieprawego łoża tej dwójki trafia pod opiekę samego Eberharda Mocka. Ten syn jest po pierwsze niepełnosprawny, po drugie niemy. I Mock bada sprawę tego morderstwa, tych morderstw, ale bardzo szybko zdaje sobie sprawę, że kluczem do jej rozwiązania jest właśnie ten chłopiec. I co najgorsza, ten chłopiec znika. Także nad Mockiem zbierają się czarne chmury. I mamy jeszcze inny kryminał, autora którego, jak wiecie, lubię czytać. Jest to Wojciech Chmielarz. Druga część serii z bezimiennym bohaterem. Dług honorowy. Pierwsza to była Prosta sprawa. I tym razem ten bezimienny bohater spłaca dług zaciągnięty w pierwszej części. Jest to powieść sensacyjna. Dzieje się w Wilkach w lubuskiej miejscowości, w lubuskiej wsi, gdzie zostaje znaleziona zamordowana dziewczyna, jej częściowo spalone ciało dryfuje w łódce po jeziorze i on tutaj przybywa, żeby zbadać sprawę tego morderstwa i oczyścić z zarzutów człowieka, którego o to posądzono. Myślę, że to będzie bardzo szybko się czytało i że znowu ten bohater będzie z gatunku tych, który zabili go i uciekł, ale akurat tutaj mi to nie przeszkadza, bo ja wiem, że to jest taka konwencja. Tak jak nie przeszkadza mi na przykład to w Jamesie Bondzie, że zabili go i uciekł i on wszystko potrafi, tak samo też tutaj to mi nie przeszkadza. I kryminał dla dzieci, moi drodzy, Kocia Szajka. Trzecia część lubianego cyklu, znanego cyklu o kotach, które pomagają miejscowym policjantom w różnych sprawach kryminalnych, które wydarzają się, zdaje się, w Cieszynie, bo ta książka, tak jak i pozostałe, zapewne dzieje się w Cieszynie. I ona jest bardzo pięknie ilustrowana i ma bohaterów, których już znamy z poprzednich części. Są tutaj też takie różne rzeczy, które mnie zawsze śmieszą, na przykład to, jak koty korzystają z kociego internetu i jak wymierzają sprawiedliwość. Bardzo, bardzo lubię tę serię i także Wam polecam. Kolejna książka to już nie jest nic na wesoło, to już bardzo, bardzo poważna rzecz. Ape i Rogon. Trudny tytuł. Książka Columa McCanna, w której autor opisuje genezę konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ale absolutnie nie jest to reportaż, tylko jest to książka o dwóch ojcach. Jednym pochodzącym z Izraela i drugim ojcu pochodzącym z Palestyny. Oczywiście dzieli ich absolutnie wszystko, co może ich dzielić, łącznie z polityką obu państw.
ale łączy ich jedno. Córki tych mężczyzn zginęły w bezsensownych atakach na ludność cywilną, atakach terrorystycznych. I ta książka opowiada o ich przyjaźni. Ma taką bardzo fajną, srebrną okładkę. Mam nadzieję, że to widać, że ona jest srebrna. I z tego, co widziałam, napisane jest w taki sposób, że praktycznie każdy akapit jest jakby nowym rozdziałem. Tutaj są numeracje pomiędzy tymi akapitami. Więc myślę, że też będzie się to czytało dosyć sprawnie, ale no ciężar tych spraw być może sprawić, że nie będzie to miła lektura, tylko lektura wywierająca duży wpływ na czytelnika, na jego samopoczucie. I mam jeszcze jedną książkę, która dotyczy Izraela. Córka rzeźnika. Zobaczcie, kolejna przecudowna okładka. To jest książka, która opowiada o kobiecie, matce pięciorga dzieci, oddanej żonie, która szukuje mieszkańców swojej wsi. Otóż pewnego dnia ta kobieta znika. Takie zniknięcia we wsi już się zdarzały, ale zawsze znikali mężczyźni. I teraz mieszkańcy tej wsi snują różne domysły. Dlaczego ona zniknęła? Czy zniknęła jeszcze z kimś, z jakimś mężczyzną, który również rozpłynął się w powietrzu tej samej nocy? Czy może miała coś wspólnego z morderstwem, które dokonano obok tej wsi? Jest to książka prawdopodobnie przygodowa. Trudno mi powiedzieć, jaki to jest gatunek literacki, ale wydaje mi się, że będą tutaj elementy przygody, baśniowości, być może jakiegoś folkloru. Jestem bardzo zaintrygowana i znowu bardzo bym chciała tę książkę, wiecie, czytać, trzymając ją w ręce, bo jest tak przepiękna, ale nie wiem, czy pozwoli mi na to bardzo drobny druk, którym jest ona wydrukowana. I zobaczcie, ta książka jest gruba i napisana drobną czcionką, więc tutaj mamy no, długie godziny czytania, więc świetna lektura na jesienne wieczory. I teraz, moi drodzy, książka najgrubsza w dzisiejszym zestawieniu. I powiem tak, przyszła kryska na matyska. Pamiętacie zapewne, że kiedy pokazywałam Wam jedną z moich półek, pokazywałam tam książkę, która nazywała się Na południe od Brazos. I właśnie niedawno ukazała się druga część tej gigantycznej, prawie 1000-stronicowej powieści, o której wszyscy praktycznie mi mówią, że mam czytać, bo jest świetna i trudno się od niej oderwać. A kolejna jej część, zobaczcie, również jest potężna. Ulice Laredo. I opowiada ona, to jest western, jak okładka wskazuje, opowiada ona o kapitanie Woodrowie Colu, który był strażnikiem Teksasu, a teraz jest łowcą nagród. I on ze swoim jakimś tam pomocnikiem wyrusza na południe w poszukiwaniu przestępcy. I od razu tutaj ten opis mi się skojarzył z Sancho Panzą i jego panem, ponieważ mniej więcej tak ten pomocnik jest scharakteryzowany jako jakiś niedorajda taki. Jest to książka, w której na pewno będzie się bardzo dużo działo. Prawdopodobnie będzie się rozgrywała walka pomiędzy dobrem a złem. I ja mam taki plan na listopad, aby przeczytać oba tomy powieści Larego McMartiego. Także trzymajcie za mnie kciuki, bo przede mną bardzo dużo czytania, ale prawdopodobnie też bardzo dużo pozytywnych wrażeń po lekturze obu tych książek. Także być może w grudniu pochwalę się, że już jestem po lekturze i opowiem Wam, czy warto. I na koniec, zupełnie na koniec, książka, którą już przeczytałam kilka razy, ponieważ czytania tutaj nie ma za dużo. Jest to książka Lizy Aisato pod tytułem Życie. Liza jest ilustratorką. Ona ilustrowała co najmniej dwie książki, które przeczytałam wydane w wydawnictwie literackim. I w tej tutaj książce, w Życiu, zebrane są różne ilustracje z różnych wydawnictw, także z magazynów, których ilustrowała. I ułożone są tak jak ludzkie życie, czyli od dzieciństwa poprzez młodość, lata średnie i starość. I z krótkim komentarzem
zwykle bardzo wzruszającym. To jest książka, która naprawdę zostanie, czy może zostać z człowiekiem przez całe życie. Spodoba się i dziecku, i dorosłym, i dziadkom. Naprawdę, ona jest przecudowna. Powiem wam, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie i na pewno będę do niej często wracać. Także moi drodzy, to by było na tyle. Książek było, zdaje się, 11. Mam nadzieję, że zanotowaliście sobie jakieś tytuły, które was zaintrygowały. Oczywiście pochwalcie się w komentarzach, jeżeli już znacie którąś z tych książek. Napiszcie też, które chcielibyście przeczytać. I trzymajcie za mnie kciuki, żebym przeczytała oba tomy Larry'ego McMartiego. Życzę wam udanego czytelniczo listopada i do zobaczenia już za tydzień. Pa, 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 pa.